mecz inauguracyjny, no, nie mnie oceniać, bo opozycja mnie krytykowała za ten stadion i nas jako radnych miejskich, ale wydaje mi się, że po dzisiejszym meczu to te głosy będą głosami jednostkowymi, a nie głosem jakiegoś ogółu. Sami Państwo widzicie, co się dzieje na stadionie, jest przesympatyczna atmosfera, mnóstwo osób zjechało do Brzegu. Dla Brzegu to jest też i promocja, pokazanie tego stadionu dla całej Polski, bo mecz jest transmitowany przez Telewizję Polską. W związku z tym myślę, że spełnił swój pierwszy cel, aczkolwiek to na pewno nie ostatni, dlatego że będziemy takich meczów chcieli organizować jeszcze więcej. Tak, no jestem zaskoczony, bo ja wiedziałem, że budujecie nowy stadion, ale stadion jest prześliczny, idealny, taki kameralny. I myślę, że dla takich właśnie drużyn młodzieżowych, reprezentacji polskich, to jest wymarzone miejsce do rozgrywania. Bardzo dobre boisko, no i przede wszystkim olbrzymie zainteresowanie ludzi w Brzegu i kibiców, którzy przyszli dzisiaj na stadion dopingować młodzieżową reprezentację Polski. Czy jeżeli ktoś się zapyta Grzegorza Lato, gdzie grać, to Grzegorz Lato powie, że w Brzegu? No na pewno tak. Jakby nie było takiego obiektu, zawsze wysyłamy swoich przedstawicieli, którzy najpierw wizytują. Nie było żadnego problemu z przyznaniem meczu tu na teren Opolskiego do Brzegu. Myślę, że to nie jest pierwszy i nie ostatni mecz, który tu się odbywa, jeśli chodzi o młodzieżową reprezentację. Mamy jeszcze kobiety, które też z przyjemnością na takim obiekcie powinny grać. Naprawdę fajny obieg powstał tutaj w Brzegu, przyszedł pełny stadion kibiców. Chcieliśmy pokazać się z dobrej strony, myślę, że nam to się udało. Fajny, kameralny, mały stadion dla potrzeby miasta. Jest to obiekt, który spełnia wymogi dla takich spotkań jak reprezentacja.